Ty nieznaro, nie widzisz, gdzie spadasz? Ara, nic ci nie jest? Alibaba? Skąd ty się tu wziąłeś? Z góry nie widziałeś? Tylko mi nie mów, Sindbadzie, że go znasz. Oczywiście, to jest mój stary przyjaciel Alibaba. Był kiedyś rozbójnikiem. Musisz to zawsze przypominać? To było dawno temu, teraz jestem kupcem. Rzeczywiście to było już dawno temu, a ja ponoszę za to winę. Ale przekonałem go, żeby z tym skończył. Dobrze, wierzę ci. Ale niespecjalnie przypadł mi do gustu. Skoro jesteś jego przyjacielem, to możesz być i moim. Cieszę się, ale chyba nie przypadłem panu do gustu. Nie miałem nic złego na myśli, nawet jeśli to tak zabrzmiało. Trochę wrażliwy ten twój przyjaciel. Naprawdę zboczyliście z drogi. Muszę wam coś wyznać. Wcześniej nie spadłem ze skały. Uciekałem przed czymś. Przed czym? Przed małym olbrzymem. Nie ma małych olbrzymów, są tylko duże olbrzymy. Ale ten był mały, a najgorsze, że go zraniłem. Ha, to jednak ktoś krzyczał. Mój chłopcze, opowiadasz nam bajki, czy to jest prawda? Niestety to prawda. Sindbad, lepiej nie idź dalej. Mamy zawracać? O co ci chodzi? Tak, zawróćmy lepiej, boję się. Tam, z przodu, to on. A więc była to tylko skała, która wyglądała jak olbrzym. Pomyliłeś się, Alibabo. Na pewno nie. Chodźmy i przyjrzyjmy się jej dokładnie. Miałeś rację, Alibabo, ale dlaczego on płacze? Nadepnął na mój miecz. Mówiłem przecież, że go zraniłem. Jego stopa. Boli go stopa. Nadepnął na mój miecz. Mówiłem wam przecież, że go zraniłem. Tak, ale kto by pomyślał, że to prawda? Brzmiało niewiarygodnie, gdy nam o tym opowiadałeś. Co z tobą, Sindbadzie? Skoro już tu jesteśmy, pomożemy mu. Pomóż mu, w końcu ty mu to wyrządziłeś, nie kiwnę palcem. Nie mam odwagi, budzi we mnie grozę. Dokładnie cię rozumiem, mnie się też nie podoba. Nie możemy go tu tak zostawić z tym mieczem w stopie, serce mi się kraje, gdy go słyszę. A co zrobimy, jeśli jest groźny? Jest od nas 100 razy mocniejszy. A nawet gdyby, to co z tego? Może nic nam nie zrobi, kiedy się zorientuje, że chcemy pomóc. Nie umiem tego wytrzymać. Idę do niego. Przemyśl to jeszcze raz. Nie ufam mu. Jakie to małe w tej wielkiej stopie. Może jeszcze raz zaboleć, jak będę to wyciągał. Tkwi mocno. Wytrzymaj! Wytrzymaj jeszcze chwilę, już wychodzi! Sindbad! Stało ci się coś, Sindbadzie? Odezwij się, zraniłeś się? Tak, mam pewnie wielkiego guza. Nie dam rady zrobić to sam, tkwi zbyt głęboko, musicie mi pomóc. Nie mam nic przeciwko temu, ale nie wiem jak. Wszystko musi zawsze robić Sindbad, mimo że Alibaba jest silniejszy. Uff.
Nie ma sensu, to sprawia mu tylko niepotrzebny ból. A co to jest? Alibabo, co z tobą? Pomożesz, czy jesteś tchórzem? Mam go tak zostawić? Ja też pomogę! Gdzie jest miecz? Gdzieś musi być. Po tej stronie, w trawie. Ale co z raną? Musimy ją opatrzyć. Ale jak opatrzysz tak wielką stopę? Liśćmi bananowymi. Jest ich tu wystarczająco dużo. Co wy byście beze mnie zrobili?